Jesteśmy na ulicy Rejmonta numer 5. To jest właśnie ta klatka schodowa, w której mieszkał profesor. Zapraszam teraz, pójdziemy na pierwsze piętro do jego mieszkania. Zapraszam. Idziemy spokojnym krokiem. Wszystko jest to samo, jak było. Tak. Dobry. O, to jest mieszkanie, byłe mieszkanie profesora Zbigniewa Religii. Widzę, że nic się nie zmieniło, rozkład pokoju jest ten sam. To jest mieszkanie około 40-metrowe, może lekko ponad. Właśnie tu była sypialnia profesora, tam była kuchnia, tu była łazienka. A z tego przedpokoju wchodziło się właśnie do tego dużego pokoju, w którym sobie gwarzyliśmy wieczorami. I szczerze mówiąc, jestem lekko zdziwiony, dlatego że funkcjonalnie tu niewiele się zmieniło. To znaczy, tu była kanapa, na której siedział pan profesor, tu był właśnie podobny stolik, taki jamnik i dokładnie w tym miejscu był fotel, na którym ja siadywałem. Dokładnie w tym miejscu, dokładnie, no dokładnie w tym miejscu. To jest po prostu takie, nie wiem, no déjà vu. Nie spodziewałem się tego, że będzie to dokładnie tak, ten pokój dokładnie tak wyglądał jak wtedy. Dokładnie w tym pokoju, prawdę mówiąc tak, że mniej więcej w podobnym fotelu w tym miejscu, profesor siedział tu, ja tu, kilkanaście razy w roku odbywaliśmy takie spotkania, nazywaliśmy to między sobą takie gwarzenie. Polegało to na tym, że ja kończyłem pracę w fundacji jakieś pół do piątej, piąta, to jest jakiś kilometr drogi stąd. Szedłem do profesora na spotkanie. Po drodze wstępowałem do sklepu, który się nazywał Wierzynek. Tam kupowałem dwie bułki, pęto kiełbasy, często jałowcowej. No i przychodziłem tu do profesora, siadaliśmy sobie w tym pokoju i sobie gwarzyliśmy. Jak to dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą mężczyzn o wszystkim i o niczym. Ale bywały też takie sytuacje, kiedy zapadały tu w tym pokoju w wyniku tej dyskusji decyzje o dużym ciężarze gatunkowym, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. O, jesteśmy właśnie, widzę, w pierogarni. Pierwszy raz było dla mnie takie zaskoczenie. Po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić, jak mam te pierogi podać. I ja niosąc talerze, to mi się ręce trzęsły, bo to jest tak osoba ceniona, wybitna, wykształcona, że nie spodziewałam się, że pan profesor po prostu odwiedzi akurat pierogarnię i że zje na obiad pierogi. Najbardziej ulubionym daniem profesora były pierogi z mięsem, mocno okraszone, i do tego barszczyk czerwony. Ciągle jadł to samo, nigdy nie zmieniał. To było tak, że jak profesor był już ministrem, też przyjeżdżał, jak tylko był w Zabrzu, starał się przyjeżdżać, odwiedzać nas, z tym, że wtedy to wyglądało tak, że miejsca były stolik był rezerwowany na telefon. Był miłą osobą, sympatyczną, nie wywyższał się, traktował ludzi na równi ze sobą i zawsze po zjedzeniu obiadu przychodził nam podziękować i po prostu chwilę porozmawiać.
wszyscy mieszkańcy Zabrza wiedzieli o tym, że profesor Religa jest gorącym fanem górnika Zabrzy. Każda jego zapowiedziana wizyta na meczu górnika Zabrze to było ogromne przeżycie zarówno dla kibiców zebranych na meczu, a szczególnie dla drużyny. Znam to osobiście, bo byłem bardzo blisko chłopaków. Bardzo mobilizowała do tego, żeby i kibicom, i profesorowi pokazać się z jak najlepszej strony. Spotkania z profesorem Religą to nie tylko spotkania tutaj na obiekcie Górnika Zabrze, ale także w gabinecie profesora Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca, do którego ja dosyć często przybywałem, bo też miałem swoje problemy zdrowotne i muszę przyznać, że bardzo mile oczywiście wspominam sympatią i zarazem ogromne podziękowanie, że dzisiaj tutaj będąc i móc powiedzieć o profesorze Erlidze tylko sympatyczne, wspaniałe wspomnienia. To jest sala, w której profesor Religa wykonał pierwszy udany przeszczep serca. W tej sali był pacjent, biorca. W sali obok był dawca. Fotograf, który wykonał to słynne zdjęcie, wywiózł z Polski walizkę, klisz. Wykonał około 2000 zdjęć. I tylko to jedno zostało opublikowane. Zdjęcie, na którym profesor Liga wygląda, jakby był załamany nieudanym zabiegiem, a to po prostu był efekt zmęczenia tą pracą. I jakby to zdjęcie z podsumowaniem całej działalności profesora Religi, która zdążała właśnie do tego faktu. Czyli przezwyciężenie wszystkich problemów, na które natrafił profesor w momencie podjęcia tej decyzji o wykonaniu takiego zabiegu. Któregoś dnia, mogło to być koło marca, przyszedłem do niego jak zwykle. Siedział profesor Bronisław Kromy, bardzo znany rzeźbiarz z Krakowa. Wszedłem do gabinetu, zobaczyłem go, mówię: o, panie profesorze, może by pan wyrzeźbił nam coś, mielibyśmy jakieś nagrody, żeby wręczać naszym sponsorom, darczyńcom i tak dalej. No dobrze, a co by pan chciał? Ja mówię: no nie wiem, może by pan wyrzeźbił coś z kryształu, nazwalibyśmy to kryształowe serce, transparentność, ładnie się komponuje. Dobra, a ile tego by miało być? No nie za dużo, nie za mało, 3, 4, może 5, może 8. Dobra, zróbmy 5. W jaki sposób będziemy wręczać te nagrody? Co zrobimy, jakieś uroczyste posiedzenie Rady Fundacji, no jak, żeby jakąś rangę tym nagrodom nadać. W tym momencie przychodzi dziecięcy chirurg, docent Michał Wojtalik i mówi: słuchajcie, ja mam w Tarnowskich Górach taką znaną kapelę, to ja ich poproszę, oni zrobią koncert i na tym koncercie my wręczymy te Oscary. Na co profesor Religa mówi: Michał, puknij się w łeb, no, kapela z Tarnowskich Gór. Janek, jak się nazywa, wiesz, taki z chusteczką, taki chodzi, taki gruby? Ja mówię: Pavarotti. No, załatw mi tego Pavarottiego. Ja myślałem, że pęknę, że się po prostu podsturzę. Poszedłem do fundacji, mówię Grażynie, która była sekretarką księgową i tak dalej. Grażyna, połącz mnie tam z ambasadorem Włoch, z ministrem kultury. No, próbowałem jakoś to rozegrać, a ona łączyła i mówi: łączę, i podawała mi słuchawkę do ucha, żeby powagi nadać, że łączę. No i minęło kilka dni, przyszedłem jak zwykle do profesora tu do gabinetu i mówi: Janek, i co, załatwiłeś tego Pavarottiego? Ja mówię: nie jest to możliwe, jestem za krótki, to w ogóle nie jest możliwe. Ach, to jest niemożliwe, mówię. A, ta, no. Ewa, do sekretarki, mówi: połącz mnie z Barbarą Piasecką-Johnson. No, połączyła go i on mówi mniej więcej taki tekst: pani Barbaro,
mam tu taką fundację, chcielibyśmy zrobić koncert, pani jest taka ustosunkowana w tych sferach artystycznych, czy pani by mi mogła załatwić na koncert Pawartiego? A ona mówi, panie profesorze, no myślę, że tak, ale wie pan, mam jeszcze inną propozycję, mianowicie ja mam taką dobrą przyjaciółkę, Martę Domingo, żonę Placido Domingo. On tak przykrył ten mikrofon, mówi, ty Janek, Placido Domingo może być? Ja mówię, no pewnie. No i umówili się panowie, że w związku z tym, że on ma 25-lecie pracy artystycznej w Operze Wiedeńskiej, że on w kwietniu przyjedzie, zresztą z żoną pojechał, przyjadą do Wiednia, tam się panowie spotkają i omówią. I rzeczywiście tam się spotkali i omówili. Wspaniały człowiek skracał dystans, nie czuło się tej obawy. Rozmowa z panem profesorem, wtedy jeszcze docentem, to była wielka przyjemność. Człowiek się nie stresował, mógł powiedzieć wszystko w spokoju na temat pacjenta. I to było dla mnie przykładem później w życiu, w postępowaniu z innymi chorymi. Współpraca z takim człowiekiem to jest wielka przyjemność. Tego się nie da przekazać w słowach, ale czuliśmy się w jego otoczeniu bezpieczni, przede wszystkim bezpieczni, niezestresowani, a na tym zyskiwał przede wszystkim chorym, bo mogliśmy o tym chorym powiedzieć wszystko. Jeżeli robiłem zabiegi i miałem problem, powikłanie, to był człowiek, który mówił, panie doktorze, nie ma sprawy, przygotujemy stół, zrobimy bypass. Bez stresu, bez proszenia. On kochał ludzi, on wierzył w ludzi. Życzyłbym każdemu lekarzowi mieć takiego szefa, gdyby przynajmniej 10% ludzi prezentowało tą kulturę, to praca byłaby piękna. Chciałbym przypomnieć to, jak w tym właśnie ośrodku zaczynaliśmy pierwsze operacje, a blok operacyjny nie był jeszcze gotowy i ze sprzętem wyjeżdżaliśmy na tak zwaną starą klinikę, która jest 100 metrów od nas. A tutaj na tym naszym bloku operacyjnym trwały jeszcze prace wykończeniowe i robotnicy wywozili gruz, przewozili jakieś cegły. No i my oczywiście wszyscy też i jakie nasze było zdziwienie, kiedy okazało się, że profesor Religa również chwycił się za taczkę, wywoził to razem z nimi po to tylko, aby nie wiem, o dzień, dwa, trzy przyspieszyć te wszystkie prace i spowodować, żebyśmy już nie musieli z tym całym sprzętem i z naszymi pacjentami jeździć po tych wybojach na klinikę obok. I tak się też stało. I pierwsze zabiegi, które były tutaj wykonane, oczywiście były wykonane przez niego. On tutaj przyjechał ze swoim chirurgiem, z którym w Warszawie operował. No ale mogę szczerze powiedzieć, że i zabiegi wieńcowe, które on wykonywał przez pierwszych parę miesięcy, jak i transplantacje serca pierwsze, miałem przyjemność asystować mu do tych zabiegów i przez długi czas tak się działo, potem sam oczywiście zacząłem z biegiem czasu to wykonywać. Tak musi być, żeby ta pamięć o nim trwała w naszych sercach jak najdłużej. No a to wszystko spowodowało, że renoma, jaką nasza klinika cieszy się nie tylko w Polsce, została przede wszystkim dzięki niemu. No i dzięki naszej pasji jako młodych chłopaków, którzy chcieli, wpatrzeni w niego jak w obraz, kontynuować tą robotę. Pana profesora Religię miałem przyjemność poznać w 1987 roku. Byłem wtedy studentem Uniwersytetu Medycznego Wydziału Zabrzańskiego.
W tym czasie, kiedy byłem studentem, tu na oddziale, niecałe 15 metrów dalej, pacjentem był mój tata. Czekał na zabieg bypassów, zabieg obarczony bardzo dużym ryzykiem. Mojego taty nikt nie chciał operować, powiedzmy szczerze, wszyscy się bali. Odszedłem z moją mamą do pana profesora i poprosiliśmy: panie profesorze, proszę zoperować męża mojego ojca. Pan profesor wypytał, zapytał, dowiedział się, że mój tata jest lekarzem, tak jak on. Zaprosił mojego tatę, powiedział mu: panie doktorze, olbrzymie ryzyko zabiegu, ale ja pana zoperuję, bo to jest jedyna dla pana szansa. Zabieg się udał. Dzięki panu profesorowi i jego wspaniałym, złotym rękom mój tata przeżył jeszcze kilka lat, gdzie bez zabiegu operacyjnego nie było żadnych szans na wyjście do domu. To spotkanie z panem profesorem i to własne życiowe doświadczenie, czyli choroba ojca, wpłynęła na mnie i na moje dalsze losy. I kiedy po latach zaproponowano mi prowadzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej w tym szpitalu, którego jestem kierownikiem, i gdy dostałem w spadku najważniejszy gabinet w tym szpitalu, czyli gabinet pana profesora Redziki, w którym w tej chwili nagrywane jest to spotkanie, było to dla mnie, jest to dla mnie największy zaszczyt, jaki mógł mnie spotkać. Kiedy pewnego razu spotkaliśmy się na balu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i licytowano ten obraz, który jest za mną, moim konkurentem w licytacji był pan dyrektor Sarna. Moja żona powiedziała: ten obraz będzie twoim podziękowaniem dla profesora religii za to, że uratował ci ojca. Profesor nie chciał od nas nawet kwiatka. Za to powiedział: pana ojciec kolego jest lekarzem. Nigdy nie wezmę nawet kwiatka. W związku z tym po lata, kiedy była szansa na to, żeby w jakikolwiek sposób odwdzięczyć się panu profesorowi, moja żona stanęła w szranki z panem dyrektorem Sarną i tą licytację wygrała. I ten obraz zawisnął w jego gabinecie. Tu zawsze o 8:30 przychodziłem od początku fundacji. To jest tablica pamiątkowa panu profesorowi Relidze, uczniowie i współpracownicy. A teraz wchodzimy właśnie do jego byłego gabinetu. Przynosili mu te papierosy, ale to jeszcze nie było wszystko. Żeby jeszcze dopiec mnie, to nie były zwykłe papierosy. Na tamte czasy to były kamele. Więc ja, jak widziałam te kamele na biurku, to po prostu ręce mi opadły. Skąd one się wzięły? Na dobrą robotę robili nasi koledzy. Oczywiście pan profesor nie mógł. Była to jego ogromna słabość, tak samo kawa. Kawa też była ogromną słabością profesora. Jeżeli próbowałam też oszukać, jak to się mówi, z tą kawą, nie robić mocnej tej kawy, profesor natychmiast to wyczuł i wtedy to nie była jedna kawa, tylko 5 pod rząd, czyli na to samo wyszło. Czyli kawa musiała być porządna, musiał być papieros. Tak się zaczynał dzień i kończył oczywiście. Jesteśmy przed filmową Jadzią, to znaczy przed koksownią Jadwiga. To właśnie z opłat środowiskowych tej koksowni został sfinansowany zakup wyposażenia do kliniki kardiochirurgii ówczesnego Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. Przedstawiam pan Krzysztof Spętany, właściciel tej restauracji, wielki przyjaciel fundacji. Znajdujemy się w restauracji pod Kasztanami w Zabrzu. Gościliśmy bardzo często pana profesora Religę. Bardzo lubił do nas przychodzić. No, nasi pracownicy też bardzo lubili pana profesora. Pan profesor bardzo
często u nas jadał wodzionkę, golonkę. No i myślę, że smakowało wszystko, bo dość częstym gościem u nas bywał. Prosiłem Grażynę Kaczmarską, która wtedy była sekretarką księgową. Mówię sobie, Grażyna, idź pożycz gdzieś od kogoś jakąś zastawę, no bo przecież nie mieliśmy, a to jak na tacy goście, no i wypada, żeby to tak tego. No i ona po jakimś czasie przychodzi, mówi, to nie jest taka prosta sprawa, ale byłam u pana Krzysztofa Spętanego, który powiedział mi, co ty tak, ty powiedz swojemu szefowi, co on taki wielki, taki dumny. Przyszedłby do mnie, to ja mu to sam wszystko zrobił. To ja zadzwoniłem do niego, mówię, Krzysiek, naprawdę potrafisz to wszystko zrobić na tak wysokim poziomie? On mówi, widziałeś zdjęcia? Taki jest mój catering. No to przyjedź tu. Omówiliśmy wszystko, co i jak. On kilka dni zrobił to wszystko na swój koszt. Ja się z kolei zobowiązałem promować restaurację pod Kasztanami. Byliśmy niespokojni, bo to jednak wysoki poziom VIP-owski tych ludzi był. I przychodziliśmy co chwilę oglądać, jak jest sala przygotowywana. Moja żona przychodziła oglądać, ja przychodziłem, Grażyna przychodziła oglądać. No i przyszedł ten moment, kiedy trzeba było gości już wprowadzać. My jesteśmy z profesorem, czekamy, witamy tych gości w tej salce tam na kolacji. Wchodzi pierwszy Japończyk, popatrzył, takie wielkie oczy zrobił, wrócił z powrotem na górę, bo oni mieszkali u nas w pokojach gościnnych, wrócił na górę, wziął aparat fotograficzny i zaczął fotografować, jak ten stół jest zastawiony, jak to jest wszystko nakryte, jakie to wszystko piękne, jak elegancko wszystko wygląda. Aż dech zaparł, a profesor tylko patrzył na nich, a ja na niego, jaki on miał wzrok szczęśliwy, że oni są tacy zadowoleni. Jak panowie Placido Domingo i Zbigniew Religa spotkali się w Wiedniu i uzgodnili termin, to Placido Domingo powiedział, dobrze panie profesorze, w porządku, przyjeżdżam na koncert 5 grudnia tego roku. Będę w przelocie z Japonii, wstąpię do Warszawy i tam odbędzie się koncert. Mówi, mistrzu, nie w Warszawie. Koncert odbędzie się w Zabrzu. Ja bym chciał, żeby ten koncert odbył się w Zabrzu, ponieważ moja fundacja jest w Zabrzu, a poza tym my mamy w Zabrzu przepiękną salę koncertową. Zabrze, a gdzie to jest Zabrze? No, trudno byłoby mu dyskutować, gdzie jest Zabrze, natomiast znalazł profesor argument, który Placido Domingo przekonał. Mianowicie powiedział mu, tam akustyka jest świetna i ja to panu gwarantuję. Jak pan może zagwarantować, że tam jest świetna akustyka? Dlatego, że na otwarciu tej sali grał Artur Rubinstein. Rubinstein grał na tym otwarciu, tak, przyjeżdżam do Zabrza. To był właśnie argument, który przekonał Placido Domingo, żeby przyjechać do Zabrza i tak zaczęły się te koncerty. Pamiętam pierwszy koncert w 1992 roku, kiedy to na naszej scenie wystąpił Placido Domingo. Ja niestety nie dostałem się do środka. Pamiętam, pogoda była wtedy fatalna. Był śnieg z deszczem, ale były ustawione przed Domem Muzyki i Tańca telebimy. Ja przed Domem Muzyki i Tańca byłem i oglądałem ten koncert na telebimie. To było naprawdę niezapomniane wrażenie. Zresztą każdy kolejny koncert był znakomity. Wspominając profesora Religę, no, jak powiedziałem, niejednokrotnie miałem okazję z nim rozmawiać. Bardzo serdeczny, bardzo ciepły człowiek.
Pamiętam, jak profesor Relina dostawał order Orła Białego z rąk prezydenta Kaczyńskiego i wtedy powiedział takie jedno zdanie, że wszystko, co zawdzięcza w swoim życiu, zawdzięcza swojej żonie i miastu Zabrze. Zawsze to podkreślał, że czuł się po prostu Zabrzaninem. Słynna sprawa José Carreras, Montserrat Caballé i konflikt. Rozpoczęcie koncertu się odwlekało. Pierwsza wiadomość w dzienniku telewizyjnym, wiadomość jak było, prawdopodobnie koncert w Zabrzu się nie odbędzie, będzie zerwany. Orkiestra zeszła ze sceny, trójka artystów śpiewała. Był to naprawdę dramatyczny moment, który się zmienił, zmienił się z dramatu w cudowny wieczór dzięki tej osobie. Pani Grażyno, nigdy tego pani nie zapomnę. Bardzo dziękuję. I oczywiście na pani Oskar. Profesor Zbigniew Religa, wybitny kardiochirurg, człowiek, który przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w naszym mieście. Człowiek, który Zabrze wybrał na to miejsce, z którego właściwie poszedł w cały świat przekaz o jego determinacji, o jego pomocy dla chorego w sposób nieprawdopodobny. Profesor Zbigniew Religa, honorowy obywatel Zabrza, pozostawił w Zabrzu wiele śladów, nie tylko w placówkach medycznych, nie tylko w Śląskim Centrum Chorób Serca, ale również Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Człowiek, który ukochał to miasto, związał się z tym miastem, z ludźmi w tym mieście, to tu zostawił swoich wielu przyjaciół, a też i wychowanków. Właśnie dlatego dla profesora zleciliśmy zrealizowanie pomnika, który stanie w samym centrum miasta, w sercu miasta. Pomnika, który zostanie zrealizowany przez kolejnego wybitnego Zabrzanina, tym razem z urodzenia. Profesor Krzysztof Nitsch, znany rzeźbiarz, medalier, znany na całym świecie, podobnie jak profesor Religa, zrealizował przepiękną rzeźbę, która będzie przypominała o dokonaniach profesora Zbigniewa Religi. Będzie świadkiem tego, co pozostawił tu w Zabrzu, na Śląsku, w Polsce, Zbigniew Religa. Jak powstała fundacja, jaka była myśl, która profesorowi przyświecała? Otóż któregoś dnia, pod koniec 90 roku, zawołał mnie do siebie i mówi: słuchaj, chciałbym założyć jakąś fundację albo stowarzyszenie i chciałbym, żebyś to poprowadził. Jak kończyliśmy rozmowę nad ranem, to byłem całkowicie przekonany, że do tej jego idei, że umie postawić cel, że to jest lider, że umie znaleźć ludzi, łącznie ze mną, którzy mogą w tym mu pomóc. I od następnego rana brałem się już do roboty, to znaczy już zorganizowałem grupę 17 fundatorów, którzy wnieśli swój wkład do funduszu założycielskiego fundacji. Pamiętam, że było to, zebraliśmy te pieniądze tam po 100 zł, po 200 zł, po 1000 zł, ile tam kto miał. Zebraliśmy do kapelusza pani dyrektor Kuczy, która wtedy była dyrektorem oddziału zabrzeńskiego PBK. No i ten kapelusz mamy jako rekwizyt pamiątkowy do dziś w fundacji, a funduszu założycielskiego było 4200 zł. Plus to, co przyniosłem z domu, to znaczy zdekompletowany serwis do kawy, radio i ryza papieru maszynowego. I tak, takie były początki w fundacji. Dziś, no cóż, dziś fundacja jest znana, jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym wdrożeniowym, znanym pod nazwą Instytutu Protez Serca, gdzie prowadzimy projekty właśnie związane ze sztucznym sercem, robotyką medyczną, z zastawkami.
pracownia zastawki tak się rozrosła, że przekształciła się w wielospecjalistyczny bank tkanek, który preparuje tkanki dla wielu szpitali, zastawki głównie dla kardiochirurgii dziecięcej, ale także rogówki dla okulistyki, dla ortopedii łąkotki i więzadła, no i inne jeszcze tkanki, których za okres tej 30, prawie 30 lat zaopatrzyliśmy około kilkunastu tysięcy pacjentów w Polsce, więc to jest coś. Jak chodzi o sztuczne komory wspomagania serca, to tych pacjentów jest prawie 500, a w ogóle skuteczność jest około 70%. To jest bardzo wysoka, na bardzo wysokim światowym poziomie. Proszę Państwa, pan profesor Zbigniew Religa. Proszę Państwa, nie śpiewałem, a zachrypłem. Nie wiem dlaczego, ale proszę mi wybaczyć, to ja też przeżywam nieprawdopodobnie ten dzisiejszy dzień. Warto było wtedy zawierzyć profesorowi, bo przecież to było coś... Dziś to jest oczywiste, że tak jest, że dokonaliśmy tego, ale wtedy takiej idei, żeby stworzyć niepaństwowy i niekomercyjny ośrodek naukowo-badawczy, placówkę naukową, niepaństwową i niekomercyjną, to był pomysł, który mógł wymyślić tylko Zbigniew Religa. No, po prostu tylko on to mógł wymyślić. Cała reszta to jest pochodna tego jego zaangażowania, tej jego idei. Po prostu on to wszystko stworzył i do dziś zresztą trzyma ten duch, jego się tu unosi.